Cylo? Okej, Speedos Demise. Rybny wyścig fish, na ja dostałem. Fish w nawiasie E, zamknięty nawias, Edo i coś tam dalej. O, pit stop jest. To zajeżdżamy jak coś, nie? W kolejnej nie. Do pit stopu. Proste, że nie. Proste, że tak, wariacie. O nie. Dobrze, Sylać. No bardzo ci tak dobrze. Protusem na broń włączona, której nie używamy. Której nie używamy, nie dokładnie. Używamy, właśnie. To używamy broni. Kamil, oczywiście. Jeżeli byłyby o, jakieś rakiety, boosty, to byśmy używali. Takie mi włosy zasłaniają, sobie musiałem przed chwilą na wodzie i troszkę do góry podnieść, bo leciały na grzybkę już. Oni włosy mu zasłaniają. No najgorzej. Najgorzej. No, nie mów tak naprawić. Tylko, bo żółta monetka wleci Hogatki. Nie wleci, bo to jest cenzurowane. Dobra, idziemy. Jezu, dalej. Bartek. Bartek. Tak czułem, że jakiegoś Pepeksona chłop za mną palnie zaraz. Jo, dupie. Ale Bartek Pepeksona zrobił. Bartek Pepekson był robił. To 4 okrążenia, 40 punktów, przecież to zestrem, jak będę to jeździł. Ale to jest 2 minuty na okrążenie ponoć. A. Ponoć. Chyba, że później jest dużo więcej punktów. Mi się nie wydaje, że to 2 minuty. To jest 5 km sylo na tym jednym okrążeniu. No ale tu jeździsz w kółko super samochodem, tak a w sumie naprawdę tak, po trasie jedzie, jest zrobione, tak. No tak. No. O, ty jesteś za mną? O Jezus, Kamil! Kamil! Jakie salto! Mam punkt złapany. Ty, o, Sylo. Ty, Sylo wysiadł auta. Sylo wysiadł auta w tym momencie. Już jadę, gdzie by się. Sylo wysiadł auta. Poddał się. Ja tak kiedyś też kliknąłem na wyścigu tak, z wami. Tak. Z Kosperem, co mnie uśpiliście czujność normalnie. I se F nacisnąłem na ostatnim chyba 7 okrążeniu. A nie, bo ja musiałem tam wyścig, bo z auta. Jezus! Weź się. Nie, to trzeba gościa dogonić. Zatrzymałem się F właśnie kliknąłem. Dobra, ale uciekają. Bartek, zatrzymaj się. Okej, zatrzymaj Bartek, się. Pal gumę stamtąd, chodź tu. Bartek, pal gumę. Dobra, wąchaj moje spaliny. Co? No to nie wyhamowałem. Najgorszy. No. Dawaj, boostujemy się. Na gdzie. Ale pięta chyba teraz Resident Sleeper tam. No. Trochę tak, ale najgorsze jest to. Wiesz, co jest najgorsze? Że ja sobie będę jechał pewnie tak, 3 okrążenia. A tu będą w końcu ktoś mnie dogoni. I no, teraz wiesz, są dymy tutaj cały czas, później każdy zepnie dupę, przyciśnie. Nikt nie zepnie taki... dupy, co? Zepniesz dupę? Ja? Proste, że tak! A nie? Nie. Proste, że tak. Nie. Syro nie zepnie dupy? No, Syro, ja Syro nie najlepiej. Dupy? Syro najlepiej akurat gościu, zepnie dupę. Daj mi zamek i zobacz, co się stanie zaraz. No. Ja bym ci dał arbuza tam i wiesz, byś próbował podnieść dupą na przykład. Jezu! Przysiada arbuza? Przysiada arbuza, mordo. I podnosisz to. No, ale on duży by był wtedy biskitu. Dobra. Lecimy za Bartkiem tutaj, bo... Ej, patrz, ale patrz. Kamil lepiej ogarnia gierkę na 4 poziomie niż... niejedni gracze w tę grę. Na 500... Cicho. Na 85. Tylko się tam pojawia na przodzie. Ja niczego nie powiedziałem, ja to powiedziałem. To powiedział Bartek. Nie, ja powiedziałem tylko, że nie, to lepiej powiedział. Niż niejedni gracze. Ja tak powiedziałem, powiedział. A ty powiedziałeś 500. Ja to uzupełniłem tą wiadomość. Nie, ale no to właśnie, ale to nie ja powiedziałem. A ty co ty chciałeś powiedzieć? Nie, nie chciałem tego powiedzieć. Ej, ale tak jak już mówisz o uzupełnianiu, to zjadł taką zupę dobrą, no. Uzupełnianie. Jadłem jarzynową ostatnio. Ale ja dawno zupy nie jadłem. A nie, o mnie gościa krzyczy cały czas, że zup nawet już nie gotuje, bo i tak tego nie chce jeść. A ja bym miał zupy, jakbym miał zupę. Gościa mówi, że ona tak lubi zupy, ale nikt nie chce jeść tego, to nie gotuje. Bardzo może jakiś przepis jutro sobie na zupę wezmę i spróbuję zrobić. Tak, dupę! A nie, jutro w ogóle, jutro jest plan na sernik, także to już mówiłem. Że a, no właśnie, plan na sernik taki najzwyklejszy na świecie do zrobienia. O nie! No dalej na tym zakręcie się zagapiłem. O nie! O nie! Nie odupia, o nie! Znowu klikał, znowu klikał, łe! Ja wam się tu pobustuję zaraz. Bustuj się, bustuj się. A Sylo ma łe! Łe! Łokno! Łokno ma! Łokno, klawisz łokno. Jodupia. Pustuj się, nie bal w dupę! Dobrze, dobrze. Jodupia, co za łokno. Ma ciebie. Dobra, Pietka, nie dogonimy. Jezus Mary, dobra, w dupę się wsadźcie ten wyścig gówniany. Żebyś mnie nie dogonił. Powiem wam, że tak niby niefajnie w zakręty wchodzi, ale tak czasem przyjemnie ślizgnie się na tych no, zakrętach, no. Nie? Nie, zarzuca go, Ciekawe, ale to no. Prawdziwe samochody te super tak działają, że właśnie niby nie wejdziesz, a to jednak pyk i on sobie zakręca i jedzie.
Sam zakręca, Sylo? Dobrze, sam zakręca. Sam. To autopilot jest. Tak, sam ja mówię o Tesli teraz. Autopilot jest. Sam Shepard. Ej! Tesli, okay. Nie obrażaj. W ogóle widziałem fajne zdjęcie przed chwilą na Instagramie, na story. Na story z Bartek! Bartek, to się widziałeś, no? Śmieciu, no! Dwa samochody na jednym parkingu do wynajęcia takie, rentkary, nie? No, no, no. Jeden to był jakiś taki stary, który wyglądał jak taki, jakiś trabant. Jak Bartek! Czy jak stary to Bartek! Z wiadomej firmy na P. A drugi jaki? Dawaj, Sylo, dawaj. Nie, tam nie jest, bądźcie spokojni. Drugi to był elektryczny Jaguar, taki jak Ocelot, ten w GTA nowy, taki co jest. Co nie wyglądał. Wiem. Fajny, fajnie wyglądał. Nie wiem, jakie było? No, w Warszawie. A to kozak, ty. To rent-a-cary były właśnie. Te jeden był z P na firmę na P, który. Dobra, już panowie. Wypożyczał kiedyś. To moje były. Ktoś. Pamiętasz takiego streama, jak jechał wypożyczonym samochodem? Tak, tak, tak. A, no, to z tej wiem firmy kto. To był ten stary samochód, jak coś. A, ten starszy. Ale widzisz, tutaj, na idąc na taki parking, jakby poszedł na parking na przykład Cezar i Sylo, to oboje mieliby do jakiego samochodu wejść. A i tak bym się kłócił, że mam brzydszy samochód i bym wyzywał. Oczywiście, żebyś się kłócił. Ale ten nowszy, ten Jaguar musi... ładnie wyglądał. Jaguary są ładne, Jaguary są ładne. Ładny, taki czarno-zielony. Jaguary są bardzo ładnymi samochodami. Ładnie, ładnie. Bartek. No stój, się Ania walnie. No, ja nie chciałem cię walnąć, tylko ty jeździsz tak dziwnie. Ustój się, a nie wal mnie. Bartek jeździ dziwnie, Bartek co jest? Lewo, prawo, lewo, o, prawo, nie! Prawo, ej, zagapiłem się na ciebie! Bartek z Sylo po raz trzeci! No dawaj, dawaj, co ty robisz? Ja się zagapiłem na Syla. Za każdym razem ten sam zakręt. Co tam się dzieje? No właśnie, trzeci raz na tym samym zakręcie wygrupił się. Trzeci raz! Na drobie to zaraz, na drobie! Sorry. Zero nauki! Sorry, mordziaty. To jest tak, pamięć złotej rybki. Pamięć złotej rybki, tak. Dosłownie to jest to. Ale jakby to Gosia powiedziała, jakbyś tak w szkole łapał, to ja cię dupię. Łapał, jakbyś tak łapał, to byś łoknem mógłbyś montować, no, nie? Łe. Ja z łokna to mogę zajrzeć co najwyżej. No. Skakał nie, nie wiem, co wy tak w ogóle mówicie dziwnie, łopanie. Łopanie. Łobuz. Łopanie. Za dużo się streamasz, bo oglądałem ostatnio. Łobuz. Łopanie. Łobuz. Łobuz. Dobra, panowie, wy się śmiejecie, wy tu gadacie, a ja jestem na ostatnim miejscu, więc nie wiem. No to dobrze chyba, nie? Wy tu gadu, a ja zamykam tabelę, co jest grane? O to chodzi, gość. No kula, no. No, zobaczymy zaraz. Ty to wygrasz, bo już uciekłeś za daleko, bo jedziesz tam sam sobie. Ale ten. Ale resident sleeper tam musi być. Ale to jest Kamil, tu! Pomóż mi się postawić! Że ja się zdziwiłem, że w 4 okrążenia nie nadgoniliście, bo tylko właśnie młyn, sobie to jest cały czas. No nie, żaden młyn, tylko po prostu co chwilę ktoś robi jakąś pekę. Właśnie jak teraz na przykład. Sylo? W tym momencie. Nie, jak ja teraz. Teraz ja byłem akurat. Nie, nie, to się nie wydupiłem się, ale no nie wyhamowałem. Dobra, teraz tego zakrętu na pewno nie wtopię, no muszę go wyrobić. Zobaczymy. Nie, na kamerze pierwszoosobowej challenge. Zatrzymaj się. Nie, nie. Ja ale ty możesz jechać, tam tak, nie jest. Tak, ale właśnie. Dla kontenciku. Dla kontenciku, bo jest nudno tam z przodu. No, chłopaki gdzieś tam zostały. No, Bartek, ja czuję twoje skarpetki trzydniowe już, no. Skarpetki trzydniowe? O nie, najgorzej. Będzie podjeżdżane zaraz, patrz, teraz tu. Kamil. O co? Jezus, Kamil! Co robi? Prawda, brud pod paznokcia też czuję już. Chciałem miejsce zrobić. Co tu się wydarzyło? To dymy. Co? Dobra, ja taki kontencik zrobiłem, ja już nie robię tego kontenciku, nie robię. Nie robię. A Bartek jest inny wyścig, nie? Patrzcie, on tam próbuje teraz jakiś content robić. Tak, tak, tak. Nie, sam ja myślałem, sobie. Widzę żółty samochód, ej, czekajcie. Żółty samochód stał taki przy barierkach, wjechałem w niego, myślę, Sylo. A to nie był Sylo. Sobie F. Jeszcze w ogóle myślałem, że właśnie to Sylo. Bo to mój zraz pan przedtem jeszcze. Tak. To jest ten zakręt, na którym zawsze wypadałem. Tak, jest tam żółty, tak, jest. Tak, ja sobie wysiadłem z samochodu tam, także jak będziecie mieli niebieski samochód. Co się stało, Bartek? Grane tam. Bartek! Co? No. Wybuchłem. Jak to? A tak, co? No, ty pizdu. Co? No co mi wyjeżdżasz, ty pizdu? Jak go minąć, musiałem przegamować. O, ale tutaj El Bartek coś odstawiony chyba. Bartek wybuchł gdzieś. Wybuchłem. Ty go zdublowałeś już? Nie. Myślałem, że go ja straciłem w ogóle, bo ja się wywaliłem.
Bierzemy tego Sylwestra. Ciśniemy go. Bierzemy tego Sylwestra. Ja mam plazmę. Sylo? Jezu, Kamil, brawo! On ci koła w dupę wbije zaraz. Kamil, uciekaj, nie spędzę! Brawo! Kamil, jestem dumny z ciebie! Emotka Sylo? On mi rozdał. Kołek? Kołek! Ale rozdał mu tak, Sylo, kołek teraz! Jakby ja on rozdał Chrysta, takiego barana w ścianę zrobiłem, tak? Że nie dało się wyhamować. O Francusku. Karma, karma. Ale karma, karma, karma się pokarała. No, na mantrze chyba żeś poleciał tam teraz. O, Sylo, nie do tego, nie, nie. Nie, 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 czekaj, zagrywka drugie prosta. Miejsce. Patrz, Kamil do mety wpadł. Czujesz to? Ciemno skrót. Czekaj, pojda nie zaliczył.